Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki i w tym wideo pokażę Ci mały taki fake unboxing voice recordera Zoom H6n, który tu widzisz. Dlaczego fake? Bo już grzebałem niestety w tym olbrzymim pudełku. Zdążyłem poniekąd sprawdzić możliwości tego sprzętu. Po samych zdjęciach widzisz, że jest to maszyna, która godnie zastąpi tego staruszka Zoom H4n. Ten H4n jest ciągle bardzo rozsądnym zakupem dla początkującego youtubersa. Natomiast tenże mój konkretny Zoom H6n kupiłem w DJ Shopie na Bielanach Wrocławskich. No i w 2013 roku, a w zasadzie pod koniec 2013 roku kosztował mnie 1650 zł. Na początku wyciągnę Ci całą papierologię. Jest tego sporo. Instrukcje zobaczysz po angielsku, instrukcje zobaczysz po hiszpańsku czy po niemiecku. Natomiast na pewno nie zobaczysz instrukcji po polsku. No, chyba Japońcy o Polakach zapomnieli. Na szczęście o Rosjanach też zapomnieli, więc się specjalnie nie czepiam. Natomiast jeżeli nawet nie znasz języka Szekspira, to się specjalnie nie zniechęcaj, bo Zoom H6n jest wyjątkowo intuicyjny w obsłudze. Do papierów jest dołączony taki soft Cubase w sumie LE6. Specjalnie go nigdy nie używałem, ale jest. No, czas pójść dalej i wyciągnąć to, za co żeśmy zapłacili, czy za co ja przynajmniej zapłaciłem. Wyciągnąłem olbrzymie plastikowe pudełko. No cóż, muszę otworzyć to pudełko. Pudełeczko otwieram. Praktycznie jak walizka. Otwieram to pudełko i oto co wszystko widzisz. To wszystko dostajesz z DJ Shopa za 1650 zł. Czyli zaczynamy od początku. Pierwsze to jest korpus samego Zooma. Korpus. Możesz porównać do korpusa poprzedniego Zooma. Widać, że troszeczkę większy, tutaj z tyłu nieco zgrabniejszy. Ale tak oba korpusy wyglądają. Następna niespodzianka. Dwa wymienne mikrofony. Mikrofon typu XY służy do czystych nagrań stereofonicznych. Mikrofon tak zwany mid-side, no do bezstopniowego stereo, cokolwiek by to nie znaczyło. Idziemy dalej. Taki wiatrochronek z gąbki. Proszę zobaczyć, taka czapeczka. Już widzę, że jest on typowo pod Zooma H6n. Znaczy, nie tyle typowo pod Zooma H6n, co jest typowo pod mikrofon typu XY. Czyli zakładam tenże XY i czapeczka jakby pasuje jak ulał do mikrofonu typu XY. Czy pasuje do tego drugiego? No też. Także nie jest źle. Pasuje w sumie do obu mikrofonów. W środku tutaj wygląda tak. Idziemy dalej. Cztery chińskie baterie alkaliczne. W
firmy Maxwell. Wierzę Chińczykom i firmie Maxwell, ale na wszelki wypadek zamontowałem cztery Duracele, które kupiłem wcześniej. No, jak Duracele się wykończą, to być może użyję tych Maxwelli, ale kolejną rzeczą jest, którą otrzymasz w zestawie, jest kabelek USB. No, w tej chwili kable USB są w zestawach do wszystkiego. Ostatnio nawet dostałem do latarki na rower, także kabelek USB w zestawie. Kładę go tutaj. Karta SD, mikrokarta 2 giga, szału nie ma. Jeżeli robisz jakieś większe nagrania, dłuższe nagrania, to z pewnością musisz sobie kupić coś lepszego, ale 2 giga masz w zestawie i jest taki tutaj adapterek. Jest parę rzeczy opcjonalnych, które zobaczyłeś pewnie tutaj na tym pudełku. Jednym jest takie mocowanie do kamery, do DSLR-a, czy do jakiejś innej kamery. Natomiast kupiłem je przy okazji Zooma H2, ale pasuje tutaj zdecydowanie do tej H6. Także warto kupować czasami sprzęt jednej firmy. Masz wtedy kompatybilne jakieś urządzenia. Drugą jest zwykły zasilacz, zwykły adapter, też na kabel USB, też Zooma i też kupiony wcześniej do Zooma H6 Enki. Dodatkowo możesz dokupić również wiatrochronik typu Detkiten, podobny do wiatrochronów Rode. No ale niestety zamówiłem ten sprzęt, zamówiłem również shotguna, którego tutaj możesz zobaczyć na zdjęciu i niestety muszę poczekać jeszcze 2 tygodnie. No być może jak zachęcę się do kupna tego Zooma, czy więcej osób zachęcę do kupna tego Zooma, to zarówno polska instrukcja, jak i akcesoria będą dostępne tak od ręki. Jeszcze raz króciutki widok na sprzęt. Mikrofony są wymienne, musisz tutaj po prostu tylko tak nacisnąć. Wkładasz po prostu jak obiektywy do kamery. Także takich rozwiązań przynajmniej nie widziałem. Tutaj akurat nie w tym mikrofoniku XY masz wejście jeszcze na inny mikrofon. Możesz tutaj sterować kątami ustawienia tych mikrofonów stereofonicznych, mikrofonu stereofonicznego. No, jak jesteś pasjonatem dźwięku, na pewno to ci się przyda. Przynajmniej w mojej praktyce tego typu mikrofon zoomowski był używany najczęściej. Być może dlatego, że nie można było wymienić na żaden inny, aczkolwiek często korzystałem z mikrofonów zewnętrznych. Także mikrofony są wymienne. Mikrofony są wymienne. Jeszcze raz pokażę ci drugi mikrofon. Jeszcze raz ci pokażę drugi mikrofon. Ładnie go założyłem. Musisz tutaj nacisnąć z boku takie jakieś dwa przyciski. Tenże mikrofon typu MID nie ma jakiegoś bocznego wyjścia na mikrofon, ale ma za to jakieś pokrętełko, którym sobie możesz dostosować głośność. Takich pokrętełek masz tutaj jeszcze kilka, czyli każde wejście na jakiś inny sprzęt możesz sobie dostosować głośność. No tak, dla porządku pokażę ci, jak tutaj wygląda to wszystko z boku. Wejście na kartę SD. Ponieważ karty SD nie kupiłem jakiejś lepszej, zaprezentuję ci, jak to się wkłada tą zoomowską. Oczywiście przed kamerą wszystko się chrzani. Chcesz zrobić szybko, krótko na temat. Zaczynasz się motać, ale już wiem, o tutaj jest. Niestety było to prostsze niż myślałem. Wkładam kartę.
No i wkładam tutaj kartę z adapterem i cyk, mamy. Czyli karta microSD, wejście na słuchawki, jeżeli chcesz sobie kontrolować od razu głośność swojego dźwięku. To są moje Sennheiserki i jak chcesz sobie kontrolować głośność dźwięku, robisz cyk i wszystko gra. Przycisk volume, czyli głośności. No i oczywiście, jeżeli tu jest przycisk hold i włącz, czyli chcesz włączyć, ciągniesz tak w prawo i co się okazuje? Okazuje się to, że pokazuje się taki mały ekranik LCD. No, chciałbym Ci pokazać, jak go tam ustawiłem. Natomiast po prostu jest tam bardzo proste menu, ustawienie zegara, ustawienie języka i bardzo intuicyjnie po paru chwilach dochodzisz do ustawień właściwych, które Cię interesują. Ja na przykład sobie ustawiłem język angielski i nazwę pliku jako datę. Natomiast możesz sobie tam zrobić troszeczkę inaczej, po swojemu, do czego jesteś przyzwyczajony. Menu jest bardzo ciekawe, ale nie jest to tematem tego filmu. No i tutaj co? Wejście na gniazdo USB, czyli musiałbym jeszcze raz znaleźć ten zoomowski. Adapter, wszystko od biedy pasuje. Czyli jeżeli chcesz podłączyć zasilanie zewnętrzne, jest wszystko cacy. Menu, zmieniasz menu, pokazuje Ci się tutaj wszystko w folderku. Tutaj masz taki z boku przycisk do zmiany menu i do zatwierdzania menu. Bardzo prosty. Znowu dwa jakieś wyjścia. Bardzo ważna sprawa, z której się cieszę. Proszę zobacz tutaj na mojego starego Zooma, jak się wytarły tutaj guziki. Wytarły się guziki, musiałem sobie wydrapać, żebym wiedział, co do czego służy. Natomiast tutaj jest wszystko cacy, przyjemniej na temat. Czyli jeżeli chcesz na przykład nagrywać coś tym mikrofonikiem, włączasz tutaj LR. No i włączam sobie mikrofonik. No i w tym momencie ładnie sobie nagrywam. Już nagrałem jakiś film tym Zoomem. Także poszukaj adnotacji na górze. Znajdziesz ten film, aczkolwiek filmik jest eksperymentalny. Znaczy nie tyle filmik jest eksperymentalny, co nagrywałem po raz pierwszy, także może być jakiś dźwięk jeszcze nie tak zwany idealny. Kończę nagrywanie poprzez naciśnięcie tego czerwonego guzika. No i teraz ładnie wyłączam. Wyłączam Zooma. Tutaj są jeszcze dwie ciekawe funkcje. Jedna ciekawa funkcja. Możesz zmniejszyć głośność o 20 dB. Znam to z tego mikrofonu Rode. Przykładowo jest zbyt głośno. Zmniejszasz takim przyciskiem pad o 20 dB. Jak również regulujesz tym pokrętłem głośność każdego wejścia zewnętrznego mikrofonu. Pytanie zasadnicze, czy Zoom H6 jest warty około 500 zł więcej od swojego poprzednika? Prywatnie myślę, że tak, chociaż na YouTubie raczej nie wykorzystasz możliwości, czy nie wykorzystasz pełni możliwości żadnego z nich, ani jednego, ani drugiego. No, jak jesteś zainteresowany tym voice recorderem, poszukaj w internecie, jeżeli gdzieś jesteś z okolic Wrocławia, Dolnego Śląska, to polecam Ci DJ Shop, sklep. Kupiłem tam wszystkie moje Zoomy, nie tylko te
dwa, cena też była według mnie rozsądna. Natomiast jeżeli masz porównanie do jakichś innych marek, to chętnie usłyszę Twój głos w komentarzach poniżej. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia. Do zobaczenia w następnym wideo, gdzie spróbuję przeprowadzić jakiś test porównawczy tych obu maszynek do nagrywania głosu.